Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Maxi, oczywiście jestem Maxy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Technikalia. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki ostatni już odcinek, jeżeli chodzi o moje podzespoły do mojego komputera. Dzisiaj oczywiście zajmiemy się, słuchajcie, rzeczą najważniejszą, bo jakże, słuchajcie, karta graficzna jest najważniejsza, słuchajcie, dla każdego gamingowego kolesia, takim właśnie, jakim jestem ja. A więc osoba, która gra dużo, słuchajcie, w gry, która lubi w te gry grać i która bardzo chce grać w nowe gry, jeśli oczywiście są one, słuchajcie, dobre. Do tego, słuchajcie, potrzeba nie tylko i wyłącznie dobrej podstawki, jak płyta główna, pamięć RAM czy procesor, ale słuchajcie, przede wszystkim karta graficzna. Ja, słuchajcie, mam kartę graficzną, jak już dobrze wiecie, po tytule RX 580 Asus ROG Strix 8 gigowego, który, słuchajcie, kosztował mnie dokładnie 2400 zł. Oczywiście, żeby tą kartę w ogóle kupić, to słuchajcie, to potrzebowałem naprawdę bardzo dużo czasu, żeby ją w ogóle znaleźć i tylko i wyłącznie te modele były dostępne w Computroniku i właśnie tą kartę tam zakupiłem. Ale zanim przejdę do mojej karty ROG Strix, pokażę Wam, jak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi o podkręcanie, o testy na moim komputerze, jak to wszystko mniej więcej wygląda. Muszę Wam powiedzieć taką króciutką historię z zakupem karty graficznej. Niestety, słuchajcie, minus jest tego taki, oczywiście osób, które długo zastanawiają się nad zakupem kart graficznych, to jestem właśnie ja, słuchajcie. Największym błędem jest to moim, że zbyt długo czekałem z zakupem tej karty graficznej. Słuchajcie, ogólnie pierwszą moją myślą, jaką miałem przy zakupie karty graficznej, to było po prostu zostanie przy opcji czerwonych, a więc przy AMD. Natomiast chciałem kupić sobie, słuchajcie, kartę RX 580 od MSI Gaming Plus. Tylko może dlatego, że moja poprzednia karta, jaką mam, czy teraz już nie, teraz ma mój syn, Kuba, to była R9 380 4-gigowa właśnie od MSI. Karta naprawdę, muszę Wam powiedzieć, bardzo dobra, że zero problemów ze sterownikami, ogólnie z całą obsługą tej karty graficznej, zero problemów. Wszystkie gry, jakie miałem od GTA 5, od Wiedźmina, ogólnie wszystkie gierki, jakie chciałem zagrać, grałem, bez najmniejszych problemów. Oczywiście, tutaj nie mówię już o ustawieniach tychże gier, bo to mniej więcej były ustawienia na poziomie średnim, wysokim, czasami po wyłączeniu tych wszystkich dodatkowych jakichś dodatków graficznych, ale grało mi się nawet dobrze. Tam FPS-ów, słuchajcie, miałem między 30 a 40. Czasami jakieś były większe spadki, ale ogólnie, słuchajcie, karta od MSI, od czerwonych, naprawdę była kartą taką jedną chyba z lepszych, jaką miałem do tej pory. Natomiast słuchajcie, na forach internetowych tam chciałem się poradzić. Wszyscy mówili mi, że zamiast RX 580 MSI lepiej sobie wziąć 1060 GTX-a. Później natomiast weszliśmy w taką dyskusję właśnie z osobami, które się tym zajmują i tam już pisali, że zamiast 1060 lepiej sobie wziąć już 1070, a jak już 1070, lepiej już 1070 Ti, bo ona mniej więcej ma porównywalne parametry do 1080. No i tak się zaczynałem, słuchajcie, głowić, czy faktycznie przejść na GTX-a na zielonych. Jak już, słuchajcie, miałem już pieniążki odłożone na GTX 1070 Ti, okazało się, że tych kart po prostu już nie ma, ceny poszybowały bardzo wysoko i tak naprawdę zostałem, słuchajcie, z ręką w nocniku, ale na całe szczęście. I tak naprawdę, słuchajcie, moja pierwsza myśl to była taka, bo tam dużo ludzi mówiło właśnie na forach internetowych, żeby się wstrzymać z zakupem miesiąc, aż ceny wrócą do tych cen, jakie były poprzednio i tak dalej, i tak dalej. Ja natomiast, słuchajcie, wiedziałem dokładnie, co się szykuje, co się święci i byłem przekonany, że te ceny w ogóle nie spadną, wręcz przeciwnie, będą one rosnąć, a jeżeli chodzi o dostępność tych kart, w ogóle tak naprawdę ich nie będzie. I absolutnie się, słuchajcie, nie myliłem i dziękuję Bogu, że kupiłem tą właśnie kartę RX 580 od Asusa ROG Strix 8-gigowego. Teraz, słuchajcie, może przejdźmy do cen, jakie teraz, słuchajcie, są, nie tylko tej karty, którą ja mam, ale też i karty, które po prostu chciałem mieć. I to właśnie teraz, słuchajcie, zrobimy.
Słuchajcie, a więc tak. MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming, słuchajcie, 11 GB, 5000 zł. Oczywiście tutaj niby jest dostępność, ale ta dostępność, słuchajcie, jest naprawdę chwilowa, a jeżeli ona jest, to tylko i wyłącznie zamówienia telefoniczne. Ja tak chciałem sobie zamówić właśnie 1070 Ti od MSI właśnie w Computroniku, a jak do mnie zadzwonię, powiedzieli mi, że to będzie trwało około 3-4 tygodni. To i też nie jest pewne, więc stwierdziłem, że jednak wolę sobie kupić już teraz tą kartę Rockstrix, nie czekać na to, aż będę miał szczęście i sobie kupię kartę, bo bałem się, że karty już w ogóle żadnej mieć nie będę, a nie po to, że już kupiłem komputer i wszystkie inne podzespoły, żeby teraz po prostu zostać bez karty graficznej. Jeżeli chodzi, słuchajcie, od MSI 1070 Ti, ona kosztuje, słuchajcie, 3000 zł. Dostępność praktycznie w ogóle też jej nie ma. W Computroniku na pewno jej nie ma, ona tylko jest wyłącznie na zamówienie telefoniczne, tylko i wyłącznie, a więc w ProLine też jej nie ma, a więc tutaj ogólnie dostępność jest, ale chyba tylko i wyłącznie zamówienia, słuchajcie, telefoniczne, ale tu chodzi właśnie tylko właśnie o ceny. Słuchajcie, 3000 zł za kartę graficzną 1070 Ti Gaming 8-gigową. Jeżeli chodzi o moją kartę, słuchajcie, ona ciutko spadła do 2200 zł. A więc tutaj ogólnie no 200 troszeczkę mniej. W Computroniku nadal cena jest taka sama, słuchajcie, 2449, natomiast tutaj gdzie indziej w innych sklepach widzę jest 2200. I tą kartę kupiłem za 2000 właśnie, słuchajcie, 449 zł. Jeszcze tylko sprawdźmy RX 580 Gaming od MSI, słuchajcie, 8 giga, 2400 zł. Po prostu ceny są naprawdę horrendalne, straszne, tragiczne, a dostępność w ogóle kart od MSI praktycznie nie ma jej ich praktycznie nigdzie. Jedyną, słuchajcie, jeszcze nadzieją jest, jeżeli ktoś oczywiście bardzo chce te karty mieć od MSI 1070, 1080, to jest, słuchajcie, wejście na Amazona niemieckiego i tam po prostu szukanie tych kart. Na pewno te karty są, natomiast nie mam żadnego pojęcia teraz, co wygląda, jeżeli chodzi o kwestię cenową. No bo to troszeczkę, kurczę, tam u nich to wygląda troszeczkę inaczej. Z dostępnością też troszeczkę na zachodzie jest też inaczej. Nie wiem, czemu u nas w Polsce jest taka tragedia, taki wielki jeden dramat. Nie mam żadnego pojęcia, słuchajcie, tam na zachodzie po prostu można sobie kupić. Oczywiście te ceny no, są one też wyższe, natomiast nie wiem, czy są nawet nie niższe niż u nas w Polsce, jeżeli chodzi przeliczając na złotówki, bo też właśnie miałem sobie zamiar kupić w Niemczech kartę MSI właśnie GTX-a 1070, ale okazało się, że tam po prostu coś tam nie wyszło, potem bym musiał jechać do Berlina, do sklepu i tak dalej, i tak dalej. Nie miałem na to absolutnie, słuchajcie, czasu i stwierdziłem, że jednak sobie kupię w Polsce tego właśnie Asusa, słuchajcie. Teraz może przejdźmy do porównań poszczególnych kart, szczególnie jeżeli chodzi o moją kartę Rockstrix. Dobra, słuchajcie, może przejdźmy do pierwszej konfrontacji. To jest 1670 Ti od MSI i 1080. Wszyscy między mi mówili tak, że jeżeli chciałbym kupić sobie 1080, to lepiej te pieniążki, słuchajcie, zaoszczędzić i sobie kupić 1070 Ti, bo to jest mniej więcej porównywalność, jeżeli chodzi o wydajność tychże kart. Wtedy jeszcze, gdzie to był chyba listopad, grudzień, te ceny mniej więcej, słuchajcie, były tak porównywalne, że zakup karty 1070 Ti zdecydowanie był lepszą. To było ponad nawet, nie wiem, tam około 2000 chyba bodajże ta karta kosztowała i wtedy z całą pewnością, gdyby te ceny w ogóle były takie, jakie były, z pewnością bym kupił, zaryzykowałbym i kupiłbym kartę od zielonych, a więc GTX 1070 Ti Gaming. Ale słuchajcie, sprawdźmy. 1070 Ti Gaming kosztuje 3000, 1080 Gaming kosztuje, słuchajcie, 3700 zł. I teraz sobie porównamy, słuchajcie, jeżeli chodzi o sprawy techniczne. Tutaj mniej więcej jest to samo. I czym się, słuchajcie, one różnią? No tak, taktowaniem, słuchajcie, rdzenia. No ponad 100 MHz, a więc to jest odczuwalne i taktowanie rdzenia w trybie post, a więc w tym trybie turbo po podkręceniu, słuchajcie, niewielkość,
tutaj niewiele można podkręcić. Tutaj można podkręcić, słuchajcie, troszeczkę lepiej. Oczywiście traktowanie pamięci samej też jest na plus dla 1080 gaminga. Natomiast wszystko inne, słuchajcie, jest, słuchajcie, takie same. I muszę wam powiedzieć tak szczerze, patrząc na wszystkie testy wydajnościowe, jeżeli chodzi o gry i tak dalej, naprawdę, no, trzeba mieć naprawdę dużo pieniędzy, takich o, po prostu, żeby wydać tyle pieniędzy na gaming, na GTX 1080, czy też bez Ti, czy też z Ti, bo nawet przy 1070 Ti spokojnie, słuchajcie, można sobie grać we wszystkie praktycznie gry przez dobre, słuchajcie, mi się wydaje, 4, 5, 6 lat, tym bardziej, że doskonale wiemy, że zieloni już te karty graficzne, słuchajcie, robią to na tyle dobrze, że te karty naprawdę mają, są długo wieczne, a więc tutaj, czy bym wydał na 1080, chyba raczej nie, chyba bym musiał mieć naprawdę jakieś tam pieniądze, które by leżały u mnie gdzieś na dywanie, bym sobie podniósł, bym sobie po prostu zainwestował i sobie kupił w 1080, tak? No ale nie znalazłem, nie mam i chyba raczej nie będę. Teraz sobie porównamy, słuchajcie, 1060 gaminga, znaczy od MSI i Radeona RX 580 gaming. Tutaj oczywiście się różni pamięcią, bo ta 1060 ma 6 giga, a 580 ma 8 giga. I teraz, słuchajcie, tutaj szyna danych jest po stronie, słuchajcie, czerwonych. Jeżeli chodzi o długość, o taktowanie rdzenia, to już jest po stronie, słuchajcie, zielonych. I to się tyczy nie tylko taktowania rdzenia, ale taktowanie rdzenia w trybie turbo i taktowanie, słuchajcie, samej pamięci. Znaczy tutaj może jest troszeczkę porównywalne, ale też jest wszystko, słuchajcie, na korzyść zielonych. Jedynym tylko plusem po prostu jest właśnie ilość pamięci, słuchajcie, RAM, która też jest, słuchajcie, naprawdę bardzo ważna i mi się wydaje, tym bardziej, że tu wszyscy mówili właśnie mi na forach internetowych, że jeżeli chodzi o przyszłościowość, patrząc na przyszłość, to zamiast 1060 lepiej sobie kupić RX 580 i wtedy ta pamięć RAM z pewnością pozwoli na to, żeby tą kartę używać zdecydowanie dłużej niż 1060. Następne, słuchajcie, porównanie to już będzie z moją kartą, to jest GTX 1060, a więc ten sam co był poprzednio i z moją kartą ROGstrix 8 giga. I teraz, słuchajcie, spójrzmy, szyna danych jest po stronie, słuchajcie, RX-a, taktowanie rdzenia, ja gdzieś to miałem, słuchajcie, zapisane, ale cholera, gdzieś mi się to wszystko pogubiło. Ciut słabsze od zielonych, natomiast tutaj już, słuchajcie, w trybie boss, no to tutaj w ogóle już zieloni po prostu poszli na maksa. Tu jest 1800, słuchajcie, megaherca, tu jest tylko 1380, czyli traktowanie pamięci, tutaj jest mniej więcej, słuchajcie, wszystko porównywalne, a więc tak to wygląda. Co tu jeszcze mamy? RX 580 od MSI i moją kartę, słuchajcie, od Asusa. I tutaj, jeżeli chodzi o te sprawy, szyna jest, słuchajcie, taka sama, pamięć RAM taka sama, jeżeli chodzi o taktowanie rdzenia w trybie turbo, mniej więcej jest tyle samo, jeżeli chodzi o taktowanie pamięci, też jest mniej więcej tyle samo. Ja do MSI właśnie chciałem wziąć kartę tylko też wyłącznie po to, że oni mają bardzo dobre, jeżeli chodzi o chłodzenie karty, bo w tamtej mojej karcie z tym nie miałem najmniejszego, słuchajcie, problemu. Nawet jeżeli chodzi o awaryjność tych kart, zero, po prostu zero. Wszystko mi hulało przez ładnych tam parę lat, więc tutaj jestem bardzo zadowolony z tego MSI i dlatego też może wolę karty od MSI, bo jestem jakoś tam, może nie ich fanem, ale osobą, która już korzystała i jest po prostu z ich produktów zadowolona. Tak mniej więcej, słuchajcie, patrząc na te wszystkie statystyki, wszystkich kart i tak dalej, to po prostu można powiedzieć, że no zieloni po prostu przewyższają czerwonych, słuchajcie, taktowaniem pamięci, taktowaniem rdzenia, taktowaniem właśnie pamięci, to zdecydowanie po prostu jest na plus u zielonych. Natomiast prawda, słuchajcie, jest taka, naprawdę poświęciłem wiele czasu na to, żeby to wszystko sprawdzić i zagłębiać się, jeżeli chodzi o karty graficzne, bo ogólnie jestem zielony w tych tematach. Natomiast jeżeli już wydajemy swoje własne pieniądze, chciałbym
wiedzieć po prostu tyle, ile muszę wiedzieć na temat kart graficznych, które warto kupić, które nie warto kupować, gdzie warto zainwestować, a gdzie po prostu nie ma sensu inwestycji, jakichś tam większych, słuchajcie, pieniędzy. I wszyscy po prostu mówią, jak jeden, słuchajcie, mąż, że przy takim procesorze, jaki ja mam, przy takiej płycie, przy takiej pamięci RAM, RX 580 w zupełności, słuchajcie, wystarczy na ładnych parę, słuchajcie, lat. Bo tak naprawdę, ja to jeszcze Wam pokażę, nie mam jeszcze, znaczy praktycznie we wszystkie gry, jakie gram, to gram albo na ultra, albo na bardzo wysokich. I uwierzcie mi, że spadek FPS-ów to może jest na poziomie, nie wiem, 55, ale mniej więcej mam te 60 zawsze mam. A więc tym bardziej, że mojego kartę graficzną jeszcze sobie ją, słuchajcie, podkręciłem. I to też może też dużo dało. Natomiast wszyscy mówią, że nie ma sensu inwestować dużych pieniędzy w super ekstra karty graficzne, które i tak na dzień dzisiejszy, słuchajcie, no nic ciekawego, słuchajcie, no nic więcej nam nie dadzą niż to, niż taki właśnie ta średnia półka, na przykład właśnie RX-ów. Bo no chyba, że ktoś po prostu naprawdę, tutaj, nie wiem, ma super ekstra monitor i widzi różnicę między 60 FPS-ów a 80 FPS-ów i tak dalej, w zupełności, słuchajcie, wystarczy grać przy 60 stałych klatkach na sekundę, a więc to jest wystarczające dla każdego, słuchajcie, praktycznie gracza, żeby po prostu spokojnie sobie grać w gry, nie patrzeć na jakieś tam zacinanie się klatek i tak dalej, bo tego praktycznie wtedy już nie ma. Ja nawet grając, słuchajcie, w poprzednim mój komnacie, grając w gry na moim poprzednim komputerze, czyli miałem tego R9 380 4-gigową, to nawet spadki miałem tam do 30-35. Ja jako taki normalny, słuchajcie, zwykły gracz, zwykła osoba, która kompletnie na tym się nie zna, po prostu nie widziała aż takich, po prostu nie widziałem różnicy między 30 klatek, a na przykład 36 klatek, czy tam 40 klatek, tak? Ważne dla mnie było to, słuchajcie, żeby jak już człowiek po prostu wejdzie w daną grę, wiele rzeczy, które pewnie inne osoby by zauważyły, dla takiego normalnego, niedzielnego gracza, słuchajcie, w ogóle są niedostrzegalne, a więc jestem zadowolony w ogóle z tej karty RX 580 ROG Strix od firmy Asus. Teraz słuchajcie, może przejdźmy do samej mojej karty. Zapraszam. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o moją kartę graficzną, którą ja mam już tutaj zamontowaną, to jest właśnie program MSI Afterburner, za pomocą którego podkręcałem swoją kartę graficzną maksymalnie, jak tylko i wyłącznie się dało. I to są takie maksymalne ustawienia, jeżeli chodzi o moją wersję tej karty. Podkręcona jest dość mocno i naprawdę efekty są zadowalające. Szczególnie jeżeli chodzi o temperatury, słuchajcie, tej karty. Czasami widzicie, w spoczynku ma 29 stopni, 30, albo nawet czasami mniej. Natomiast jeżeli chodzi o stres podczas gier, 60, 62, 63. Ja tak przynajmniej, słuchajcie, mam. Próbowałem jeszcze zrobić test mojej karty w programie Furmark, który wiadomo, że tutaj chyba każdy wie, że ten program po prostu może nawet chyba dopuścić do tego, żeby kartę spalić graficzną albo ją uszkodzić. Natomiast tutaj w stresie, w tym Furmarkcie, słuchajcie, karta osiągnęła 75 stopni. I to już był taki totalny, słuchajcie, max. A więc tak to, słuchajcie, wygląda, jeżeli chodzi o moją kartę. Natomiast jak ta karta się sprawuje podczas gier, to już Was serdecznie chciałbym zaprosić na mój kanał. Praktycznie każdą grę, jaką mam, będę właśnie testował za pomocą mojego komputera i programów. I będę to Wam po prostu pokazywał, żebyście też widzieli mniej więcej, czy tą kartę po prostu warto kupować. Bo wiadomo, że na topie, słuchajcie, są zawsze zieloni, którzy mają tam ponad chyba 80% w ogóle całego rynku, jeżeli chodzi o GPU. Natomiast ja cały czas po prostu będę uważał, że AMD czerwoni naprawdę nie są wcale gorsi od zielonych. Jeżeli chodzi o taktowania, jak najbardziej tak. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o wydajność kart i o możliwość grania we wszystkie gry,
nawet te najnowsze, na ekstremalnych detalach naprawdę jest też taka możliwość, nawet słuchajcie, z tymi kartami od czerwonych. I to Wam, słuchajcie, pokażę i zademonstruję, jak to wszystko się, słuchajcie, sprawuje, jak mój komputer się w ogóle sprawuje właśnie w większości takich tych nowych, słuchajcie, grach Call of Duty, II wojna światowa, czy też Kingdom Come: Deliverance, tak, albo też, nie wiem, GTA V, Total War, Warhammer, to wszystko Wam, słuchajcie, pokażę, to będą takie specjalne, słuchajcie, odcinki, które będą, gdzie będę po prostu testował mój komputer we wszystkich praktycznie grach, jak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda z moją kartą graficzną i z moim, słuchajcie, komputerem. A wy będziecie mogli sobie zobaczyć, czy warto zainwestować w mniej więcej taki sprzęt, jaki ja mam, bez obaw, że tam jakieś gry, słuchajcie, nie będą chodziły tak, jakbyście tego chcieli. I tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi z mojej strony o moją kartę graficzną. Już w następnym, słuchajcie, odcinku, to będzie ostatni już odcinek podsumowujący mój cały komputer. Wtedy Wam dokładnie go pokażę już tak całego, jak on wygląda, jak się ładnie świeci, jaki jest elegancki i dostojny. Może komuś się spodoba i też sobie kupi taką obudowę. A naprawdę zachęcam. No i tyle, słuchajcie, widzimy się na moim kanale. Pozdrawiam Was serdecznie, do zobaczenia i usłyszenia. Pa, pa.